Już w najbliższy weekend odbędą się obchody dorocznych Dni Włocławka, których uroczysta inauguracja rozpocznie się we Włocławskiej Katedrze w piątek 14 czerwca. Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić na inaugurację Dni Włocławka, która będzie miała miejsce w Katedrze o godzinie 17. Rozpocznie się uroczystym koncertem muzyki dawnej i myśliwskiej. Wstęp wolny wszystkich chętnych, którzy chcieliby w naszej przepięknej bazylice wysłuchać tego koncertu, serdecznie zapraszam. Oczywiście zapraszam na tą część drugą, czyli modlitwę o godzinie 18.30 msza święta za wstawiennictwem patrona miasta, błogosławionego biskupa Michała Kozala o Boże błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Organizatorami Dni Włocławka, jak co roku, jest Urząd Miasta i Włocławskie Centrum Kultury. Niewątpliwie największą imprezą będzie impreza główna, która odbędzie się na bulwarach, i w ramach tej imprezy w sobotę od godziny 16.30 wystąpią nasze lokalne zespoły rockowe. Będzie to zespół Rdest, The Hall, Game Cover. No i od 18.30 koncert zespołu Bracia, Gwiazda Wieczoru. O 22.00 niewątpliwie atrakcja, która pierwszy raz w naszym mieście będzie miała miejsce, będzie to projekcja laserowa w technologii 3D, mapping na budynku Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, też na bulwarach. Około 35 imprez towarzyszących z Włocławskim Jurmarkiem Rozmaitości Powiśle, tak jak już od 5 lat ustanowiony na 3 maja. Włocławskie Święto Tańca i Muzyki na Placu Wolności, na tak zwanej małej scenie, gdzie zaprezentuje się też około 30 wykonawców. Będzie to młodzież ze szkół, będą seniorzy, będzie zespół Kujawy, będzie zespół Roma z widowiskiem Wesele Cygańskie. Wśród imprez towarzyszących nie zabraknie rajdu rowerowego, spacerku z przewodnikiem po mieście i gry paintballowej Red Zone 54. Jest to kolejny rajd, który nazywaliśmy Powitanie Wakacji. Jest to ostatni rajd w tym roku szkolnym. Rajd ten włączy się też w obchody Dni Włocławka. Będzie to podsumowanie konkurencji całorocznej wszystkich szkół, które brały udział w naszych imprezach. Będzie to wręczenie pucharu Komisji Turystyki Pieszej dla najlepszej drużyny. Będą dwugodzinne scenariusze. Nie zabraknie pirotechniki, ale takiej bezpiecznej pirotechniki. Będzie bardzo dużo różnego rodzaju dymów kolorowych. Będzie naprawdę bardzo, bardzo efektownie. Kto jeszcze nie grał w paintballa, chce przeżyć fajną przygodę, zapraszamy, ponieważ są tak mocne wrażenia przy tak dużej imprezie, że to zostaje w pamięci. W niedzielę dla Włocławian zagrają 42. Grupa Reaktywacja, Fanny Kaplan, Kapela z Szacunkiem, a gościem wieczoru będzie Monika Brodka. Szczegółowy program obchodów Dni Włocławka dostępny jest na stronie www.dniwloclawka.pl. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.